Proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, TOK FM, Eurokoncita, Tarki Baby, Langsturm Extra, historia dwóch dni, no, dosłownie od wieczora, a dzisiaj już 12 września 2018 roku. Proszę do nas dzwonić, proszę do nas pisać. Radio TOK FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langsturm Extra. Można łatwo znaleźć nas w internecie. Wszędzie można napisać, nie wchodząc nawet do kanału El Mercedes, youtube.com, tylko Koncita Radio Extra, Radio Koncita Extra. Zawsze znajdziesz. Są podane telefony, jest podany adres e-mailowy. Podajemy tutaj na przykład adresy e-mailowe 4. elkawierdzielka@gmail.com. Oczywiście elkawierdzielka@gmail.com. elkawierdzielka@gmail.com. elahof1234@gazeta.pl. Art Elhof, wszędzie dwa razy F. 2000@gazeta.pl. I proszę pisać. A telefon podam, ten jeden z pamięci, 579-561-071, 79, zapraszam. I proszę Państwa, na temat klik, bo pan prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Kaczyński, bardzo mi się to podobało, użył dwóch takich słów, kliki i jakieś takie inne słowo, nie męty, tylko takie, wiecie Państwo, my tutaj w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego mamy do czynienia z mafiami, takimi klikami jeszcze komuchów katolickich i pokatolickich, przedkatolickich, pozakatolickich komuchów, rozumiecie Państwo? Właśnie straszą, że w Polsce tego jest strasznie dużo, że my nawet zielonego pojęcia nie mamy, jak agentura SB jest rozwinięta, skoro mogli nawet w Anglii otruć ważnych ludzi, ważnego człowieka, to przecież nas mogą tu zamordować nawet. No, bo taki komuch jak ten Dawidek, który zostawił plastry, bo sobie paluszki skaleczył, bo tam miał taki ostry przedmiot w torebce swojej, takiej malutką ma taką torebeczkę na telefon. Ja mówię, nie noś wszystkiego razem. Skaleczył paluszki. No to przecież ci ochroniarze, jak widzieli, to zamiast mu pomóc, jakoś tak życzliwie najpierw, to oni, że coś wynoś się stąd, że to jest chłopczyk niepełnosprawny, zrobili podwójny, potrójny błąd, to jest dla mnie i chamstwo, i dziadostwo, brak obycia, bo już tam nie mówiąc, że brak, proszę Państwa, psychologii, zero psychologii, ale taki ktoś to nie może być ochroniarzem. Takich ochroniarzy jest tutaj za dużo. Jest chyba z 7-8, no nie wiem, na pewno i tam dalej więcej. Ale to są tacy faceci kwadratowi, że tak jak kiedyś, jeszcze jak Janek Witek żył, nasz słynny ekonomista na Bemowie był w Mediamarkt, to oni tam mają takich ochroniarzy. Grube takie świnie stoją na bramce. No i ten Janek Witek mówi, Boże, ale antyreklama Mediamarkt. To czy oni sami chcą, żeby to Mediamarkt było dobrze rozreklamowane, czy źle rozreklamowane? No to więc, jeżeli stawiają, proszę Państwa, takich prosiaków i to jakie to niemiłe poza tym jest, bo ja rozumiem, że może być tłuścioszek, salcesonik, baleronik, sam ten Dawidek taki się robi baleronik, ale proszę Państwa, niech będzie on sympatyczny, no po prostu niech będzie nie świnią, ale człowiekiem.